16 zespołów wzięło udział w eliminacjach do 20. jubileuszowych Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej, które odbyły się w Mrągowie. Rozgrywki w kategorii Open wygrała reprezentacja Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, która w meczu finałowym pokonała samorządowców z Mławy. No, sukces jest bardzo duży, bo pierwsze miejsce. Wcześniej mieliśmy drugie, czyli fajnie, poprawiliśmy to osiągnięcie. I bardzo się cieszę, że tak nam się udało i miło mi, a wygraliśmy. Najważniejsze. Eliminacje do 20. jubileuszowych Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej trwały w Mrągowie 2 dni. Na parkiecie rywalizowało 16 drużyn. W tym roku 11 drużyn w kategorii Open, 5 drużyn w kategorii 45+. 2 dni rozgrywek na 2 halach sportowych, zacięta rywalizacja. Mimo tego, że są to pracownicy samorządowi, myślę, że kolejna z udanych imprez i zapraszam na rok przyszły. Eliminacje strefy północno-wschodniej do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych odbywają się w Mrągowie od lat. Miasto nad Czosem przypadło do gustu piłkarzom samorządowcom, którzy chętnie przyjeżdżają do Mrągowa nie tylko na sportowe rozgrywki. Jest tu wiele osób, z którymi się rozmawia, że zaczęli przyjeżdżać właśnie na te mistrzostwa, a teraz przyjeżdżają rodzinnie, na festiwale i po prostu na odpoczynek do Mrągowa. I to jest bardzo fajnie. Każdy sposób jest dobry, a po drugie jeszcze samorządowcy, urzędnicy też potrzebują odrobinę wytchnienia i fajnie, że to akurat jest halowa piłka nożna. W Mrągowie w kategorii 45+ zwyciężyła reprezentacja Nowego Dworu Mazowieckiego. Na 2. miejscu plasowała się drużyna z Mrągowa, a na 3. z Golubia-Dobrzynia. W kategorii Open zwyciężyła wspomniana już ekipa z Golubia-Dobrzynia, na 2. miejscu stanęli reprezentanci Mławy, a na 3. samorządowcy z Nowego Dworu Mazowieckiego. Organizatorzy wyróżnili także najlepszego bramkarza, najlepszego i najstarszego zawodnika.